Na drogach powiatu trzebnickiego, jak i w całej Polsce, rozpoczęła się akcja Znicz. Na drogach możecie Państwo spotkać większe ilości patroli policyjnych. 1 listopada większość z nas wybierze się na cmentarze, żeby odwiedzić groby swoich bliskich. Jest to czas zadumy, ale pamiętajmy również o swoim bezpieczeństwie. Większość z nas odwiedzi groby z dala od domu. Pamiętajmy, aby wsiadając do samochodu, być wypoczętym, ale przede wszystkim trzeźwym. Stosujmy się do przepisów ruchu drogowego. Zmieniające się warunki atmosferyczne. Mgły, opady deszczu, czasami słońce. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Stosujmy się do znaków drogowych. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Każdy z nas chce bezpiecznie dotrzeć do celu. Pamiętajmy w tym czasie, aby odpowiednio zabezpieczyć nasze mienie. Pamiętajmy, aby pozamykać okna, zamknąć drzwi. Myślę, że taką formą zabezpieczenia naszego mienia może być po prostu to, abyśmy poprosili naszego sąsiada dobrego czy kogoś z rodziny, aby zwrócili uwagę na nasze mieszkanie, na nasz dom. W razie jakichkolwiek sytuacji należy zadzwonić na numer 112 bądź poinformować najbliższą jednostkę policji. Jesienna aura wiąże się z tym, że wcześnie zapada zmrok. Część z nas uda się na cmentarze po prostu pieszo. Pamiętajmy o wyposażeniu się w elementy odblaskowe. To naprawdę działa. Oczywiście przepisy ruchu drogowego zobowiązują nas do noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowania, za co oczywiście grozi mandat karny. Ale myślę, że nie kary powinny nas obligować do tego, aby dbać o nasze bezpieczeństwo. Myślę, że stosowanie elementów odblaskowych nawet w terenie zabudowanym jest w tym okresie bardzo zasadne. Parkujmy swoje pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych oraz w miejscach oświetlonych. W pojazdach nie pozostawiajmy na widoku wartościowych przedmiotów, ponieważ kiedy powrócimy do niego, może nas spotkać niemiła niespodzianka. Wybierając się na cmentarz, pamiętajmy, nie zabierajmy ze sobą większej ilości gotówki ani wartościowych przedmiotów. Pamiętajmy też o seniorach oraz o dzieciach. W tłumie łatwo się zgubić. Myślę, że dobrą praktyką będzie umieszczenie numeru telefonu komórkowego w kieszeni bądź na ręce.